Witam Was. Dzisiaj taki filmik o nerkach, o problemach z nerkami, jak ja bym je rozwiązał przykładowo, jeżeli by mi się takie nadarzyły, nigdy nie wiadomo. W każdym razie tak, nerki to są, mamy je gdzieś tutaj w plecach z tyłu, są dwie, przeważnie każdy ma, o ile ktoś nie sprzedał jednej pewnie. Także w każdym razie, jeżeli zaczną się z nimi problemy, no to jest wtedy ciężko, ponieważ jest to dosyć ważny organ, można powiedzieć, który po prostu czyści nam całą krew w naszym organizmie, usuwa wszelkiego rodzaju toksyny z przemiany materii, również toksyny, które zjadamy z naszego ciała. To wszystko po prostu usuwa, czyści. Jeżeli to wysiada, no to wtedy już jest problem. Można powiedzieć, zaczyna się szereg różnych dziwnych problemów. Problemy mogą się zacząć na przykład, jeżeli będziemy mieli jakieś silne biegunki, przykładowo odwodnimy się równego, jakieś silne wymioty, jeżeli za mało po prostu pijemy, również przykładowo za bardzo się gdzieś spocimy i znowu nie wypijemy zbyt dużo, również może to stworzyć nam jakieś problemy z nerkami. Również tabletki moczopędne, jeżeli ich używamy, mogą sprawić to, że po prostu zaczniemy zbyt dużo sikać i usuniemy zbyt dużo wody z organizmu, przez co nerki również mogą ucierpieć w tym. Również popularne tabletki przeciwbólowe dostępne dzisiaj na naszym rynku również potrafią nam dosyć fajnie rozwalić, że tak powiem, nerki i mogą również się różnego problemy zacząć z tym. Dodatkowo teraz jeszcze jest coś takiego, są takie maści przeciwbólowe, które są dosyć popularne. Ich składnikiem czynnym jest, zaczyna się na D i kończy się na K. Sprawdźcie sobie, także nie będę tutaj wypowiadał tej nazwy, tego w każdym razie o co chodzi. W Indiach krowy są święte i często one miały tam różnego rodzaju problemy ze stawami i tam wpadli właśnie pewni ludzie na pomysł, żeby zacząć je tymi maściami smarować, takimi typowymi, przeciwbólowymi. Przypuszczam, że na pewno każdy z Was miał kontakt z nimi. Nagle te krowy zdechły. No a tam po prostu zostawiają to i przylatują jakieś tam ptaki, nie wiem czy to kruki, czy sępy, mniejsza z tym. W każdym razie zaczęły przylatywać tam, żeby po prostu sprzątały to, co tam umarło, te zwłoki rozbrajały, zjadały to i wszystko. Ale co się nagle okazało? Nagle padły wszystkie ptaki. I wtedy zaczęto troszeczkę ten problem dogłębniej sprawdzać. I co się okazało? Teraz te maści po prostu przechodzą przez skórę. I to wszystko później nerki muszą to wyfiltrowywać. Jeżeli nerki to wyłapują, one się krystalizują przez to. I jeżeli taka nerka się skrystalizuje, no to ona praktycznie wtedy już jest do wymiany. I tak właśnie można zarobić bardzo dużo na wymianach organów. Tym sposobem, których tych operacji są tysiące, można powiedzieć. Innymi problemami, które mogą nam również, że tak powiem, uszkodzić nerki, to jest cukrzyca, przykładowo wysokie ciśnienie, również problemy z prostatą, problemy z macicą, to również ma na to wpływ kamienie nerkowe, przykładowo również, no jest tutaj tego cała lista, można powiedzieć, gdzie można sobie problemów nawabić. Takimi symptomami typowymi dla przykładowo już jakichś problemów z nerkami to jest zmniejszona ilość moczu, bardzo ciemny kolor moczu, praktycznie można powiedzieć, że jest czerwony wtedy, wysokie ciśnienie krwi, duszności, takiego różnego rodzaju, krótki oddech można również powiedzieć. Również zmniejszenie apetytu może tutaj problemy nam wskazywać na to, chudnięcie bardzo szybkie. Również jeżeli puchną nam kończyny, to jest bardzo widoczne, przykładowo na nogach, jeżeli mamy skarpetkę z taką gumką i ją później ściągniemy i zostaje nam, tak mamy skórę i nagle jest takie wgniecenie, to znaczy, że mamy wtedy wodę w organizmie. Można to również sprawdzić, 30 sekund gdzieś przytrzymać sobie przykładowo na nodze, na ręce palcem. Jeżeli puścimy, to ma to od razu odskoczyć. Jeżeli zostanie taki dołek, to znaczy, że mamy wodę w organizmie. To jest taki mniej więcej szybki test. Jeszcze kolejną rzeczą, które są, to jeszcze są chroniczne problemy z nerkami. I tutaj takim jednym symptomem może być przykładowo ciągłe zmęczenie. Również utrata wagi,
skurcze w mięśniach, różnego rodzaju drgawki, również opuchnięte kończyny. Mogą być tego też takimi symptomami. Częste infekcje, sucha skóra i takie białe plamki na paznokciach, to również ma coś z tym wspólnego. To też powinna być już taka pierwsza oznaka. Nerki również stoją w połączeniu, można powiedzieć, z naszymi oczami oraz naszą skórą. Jeżeli w nerkach zaczynają się dziać jakieś problemy, bardzo często pojawiają nam się różnego rodzaju problemy skórne, jakieś choroby skórne, nie wiem, wypryski, łuszczyce, egzemy, AZS, to tam wszystko w te strony idzie. To są właśnie takie typowe problemy z nerkami oraz zaczyna nam przykładowo oczy łzawić. Bardzo często wtedy zaczynają oczy łzawić, ponieważ nerki tego po prostu nie mogą wszystkiego wyłapać, dlatego włączają się inne mechanizmy w organizmie i zaczyna to wychodzić przez skórę oraz również oczami, przykładowo również przez łzy tutaj może wychodzić. Często też problemy z nerkami są spowodowane problemami psychicznymi, czyli nadmiar jakiegokolwiek stresu. Tutaj to jest absolutnie niewskazane, jakikolwiek stres przy tym, ponieważ to ciągle jak gdyby nas nakręca i to wszystko, i to może właśnie powodować różnego rodzaju takie problemy, czyli typowe problemy w relacjach, w pracy, no wszystko co nas stresuje, tego trzeba bardzo koniecznie unikać, trzeba po prostu się wyluzować. Płakać też jest bardzo ważne. Tak, można się też wypłakać. Dodatkowo jeszcze chciałem powiedzieć, sport również pomaga nam jak gdyby przy problemach z nerkami, ponieważ to wszystko wtedy zaczyna wchodzić w ruch, można powiedzieć, troszeczkę. I również pocimy się przy to, a przez pocenie również usuwamy różnego rodzaju toksyny z naszego organizmu. Nadmierny smutek również może nam powodować problemy takie typowo, można powiedzieć, z nerkami, czyli jeżeli coś gdzieś się ktoś smuci, jeżeli jest jakaś smutna sytuacja, że tak powiem, warto by było po prostu sobie usiąść i raz i porządnie to po prostu przepracować, ewentualnie to porządnie wypłakać, że tak powiem, i po prostu zapomnieć o tym, żeby to już po prostu ciągle nam gdzieś tam w podświadomości nie haczyło i ciągle się to nie przewijało na nowo w naszym organizmie, ponieważ no, takie konflikty, można powiedzieć, nazwać to konfliktami, również mają niekorzystny wpływ na nasze nerki. No i oczywiście do tego zdrowa dieta, pozytywne myślenie, ten cały pakiet, ale jeszcze są różnego rodzaju zioła, które mogą nam też troszeczkę, można powiedzieć, dopomóc na problemy z nerkami. Jednym z nich jest nawłoć. Pomaga nam ona usuwać smutek, o którym właśnie przed chwilką mówiłem, również z tego. Dodatkowo pomaga nam usuwać nadmiar wody z organizmu oraz jeszcze powoduje jak gdyby obniżenie białka w moczu. To też jest taka fajna jej funkcja. I tutaj przeważnie 3 razy dziennie łyżeczka na szklankę. Można takiego naparu sobie pić. Z tego to jest takie wspomagające, można powiedzieć. Kolejnym ziołem jest pokrzywa, również wszystkim wam znana. Jest również moczopędna, pomaga nam na takiego różnego rodzaju problemy. Usuwa nam również toksyny z organizmu, czyści nam całą krew. Pomaga również usuwać śluz z organizmu. A ten śluz, no to są właśnie produkty śluzujące, to do tego jeszcze kiedyś wrócę, bo to naprawdę też ma duże znaczenie na tym wszystkim, w ogóle nie tylko na nerki, ale nawet Co do tego nie wrócę. macie pojęcia, ile różnych chorób jest spowodowane produktami, które śluzują nasz organizm, ale do tego wrócimy sobie kiedy indziej. Kolejną jest rośliną wilżyna ciernista. Ta również pomaga nam jak gdyby stymulować troszeczkę nerki do pracy, że tak powiem. Również pomaga usuwać troszeczkę tych toksyn całego z ich organizmu. Również pomaga nam usuwać kwas moczowy z organizmu. No a to jest taki proces, który się w parę godzin na pewno nie zakończy, tylko to może długo, długo potrwać, zanim to się po prostu wszystko z organizmu usunie, co się tam nagromadziło. I tutaj ogólnie jest tak, szynna łyżeczka na szklankę się tak ogólnie tego daje. Nie ma takiego specjalnego jakiegoś wymogu z tego, co mi wiadomo.
I tak ogólnie się to robi przez 6 tygodni po jednym łyku z takiej szklanki. Można tam domieszać też troszeczkę jakiegoś innego zioła, z takiego, które wymieniam, też dobrego na nerki. I tak sobie po łyczku popijać z tego ziółka dziennie. Kolejnym ziołem pomocnym jest tutaj rumianek. On ma takie właściwości, można powiedzieć, troszeczkę uspokajające, lekko takie przeciwbólowe. Również troszeczkę stymuluje nam te nerki do pracy, ale też jest bardzo fajny, ponieważ pomaga przepracować nam różnego rodzaju konflikty, jeżeli już takie zachodzą, o których wcześniej była mowa. Kolejną roślinką jest seler, który wszyscy znamy. Mamy nawet ich kilka rodzajów. Mamy naciowy, mamy zwyczajny, mamy ten bulwiasty. Jest ich tam kilka. I on również pomaga nam obniżać ciśnienie krwi i pomaga usuwać wodę z organizmu. Również troszeczkę przy tym kwasie moczowym też jest pomocny. Ale tutaj, jeżeli już robimy soki z niego, to zawsze rozcieńczone z czymś innym. Nigdy nie sam seler. Kolejnym ziołem jest tutaj świetlik, o którym już właściwie nie mówiłem, tylko mówiłem o tych różnego rodzaju problemach, połączeniach z oczami i tak dalej. Dlatego tutaj również można zastosować sobie świetlika do tego, do takiej kuracji, można powiedzieć. I też takim przykładem świetlika śmiesznym jest przykładowo, że była pewna klinika taka, która właśnie leczono oczy tylko tam. I właśnie przed tą kliniką było totalnie całe pole pełne świetlika, co ogólnie właśnie pokazuje nam, że zioło, które nam jest najbardziej potrzebne, przeważnie zawsze koło naszego domu wyrośnie. Kolejnym ziołem jest widłak, ale tutaj teraz słuchać dobrze, ponieważ to jest zioło, które używamy tylko i wyłącznie w homeopatycznej wersji. Nie robimy tutaj sobie jakiejś herbaty z niego, ponieważ to jest naprawdę bardzo silne zioło i to się może nie za dobrze skończyć. Tutaj tylko i wyłącznie homeopatyczne, jeszcze raz to powtarzam. Kolejnym ziołem jest śliwa tarnina. Ona tutaj jest pomocna, jeżeli mamy jakieś krwawienia z układu moczowego różnego rodzaju. Wtedy można sobie tym poratować, że tak powiem. Można ją również używać na przemian z pięciornikiem. Można sobie też zrobić naleweczkę z tej śliwy tarniny. Wtedy jest 2-4 razy dziennie po 10 kropli. Tak to mniej więcej się bierze na takie coś. Kolejnym ziółkiem jest marzana barwierska i tutaj robi się, można powiedzieć, takie kuracje z tego. Ona pomaga też na wątrobę, śledzione, nerki, też to tam wszystko troszeczkę oczyszcza fajnie. I tutaj jest tydzień się robi kurację z tej marzany, pije się ją tam, tydzień pije się samą wodę, znowu tydzień, przerwa i po 3 miesiącach jeszcze raz się to powtórza. To jest taka malutka, można powiedzieć, kuracja z tego. Kolejnym ziółkiem jest nam znana już lipa tutaj wszystkich. I dlaczego lipa tutaj w tym? Ponieważ lipa ma takie właściwości, można powiedzieć, napotne. I jeżeli zaczynamy się pocić, to wtedy odciążamy troszeczkę nerki, ponieważ te wszystkie toksyny zaczynają nam, można powiedzieć, z potem wychodzić przez skórę. Kolejnym zielem jest tutaj melisa, ale tutaj melisa tylko i wyłącznie świeża, nie jakaś wysuszona z tego, czyli gdzieś najlepiej na parapecie troszeczkę sobie posiać lub przez rato zrobić sobie nalewkę z niej, wtedy to się dłużej utrzyma, można sobie tego dłużej stosować. No i melisa również uspokaja nas i tak mniej więcej z 5 listków na szklaneczkę już wystarczy, albo z 10 kropelek można sobie wziąć naleweczki z tego, również pomoże coś tam. Kolejną roślinką tutaj jest liść brzozy i nie roślinką, to jest sok z brzozy, który możemy pozyskiwać wiosną. To również ma właściwości moczopędne. Tutaj bym zachował ostrożność na tych, które się kupuje ze sklepu, ponieważ bardzo często natknąłem się na różnego rodzaju aromaty, nawet cukier i różnego rodzaju inne dodatki, które tam się absolutnie nie powinny znaleźć. Albo po prostu używać tego liścia brzozy, on też jest silnie moczopędny, również nam bardzo fajnie pomaga. Kolejnym ziółkiem jest tutaj znamiona kukurydzy, no tak to miałem powiedzieć, no w sumie nie ziółko, no ale z kukurydzy się to pozyskuje. To są takie te włosy, które są w kolbach kukurydzy, to się wyrywa, z tego również można robić różnego rodzaju herbaty. Również ma to silne, takie moczopędne działanie, można powiedzieć. Kolejnym jest jeszcze kwiat wrzosu. On tutaj działa nam
silnie moczopędnie, można powiedzieć, naprawdę będzie gonić tutaj do kibla, bardzo szybko po nim. I dodatkowo działa jeszcze na psychikę, ponieważ on jest przeciwdepresyjny. To kupiło bardzo dużo Chińczyków czy Japończyków, teraz nie pamiętam, całymi tonami to kupowali tam, gdzie co chwilę samobójstwa popełniają, dlatego tam to brali właśnie, żeby po prostu się już nie wieszać tam po tych sufitach i skakać z tych mostów, że tak powiem. Japon. O, Japonia, no, Japonia jednak. Jeszcze na sam koniec jest jeszcze berberys, można powiedzieć. Również można się nim poratować. Tutaj kora berberysu i tak dalej. To już czytajcie sobie dalej sami w to, bo tutaj jeszcze w sumie z berberysem za dużo nie miałem do czynienia. Ale wiem, że na pewno robi swoje efekty też, bo miałem tam różnego rodzaju doniesienia z stąd i z owąd, że swoje zrobił. Jeszcze całkiem na koniec powiem Wam taką fajną historyjkę zielarza Messinger, Maurice Messinger. On został kiedyś wezwany do szpitala, oczywiście to były czasy, kiedy nie było dializy jeszcze, ani nic takiego. I został po prostu wezwany do szpitala, był tam pacjent, który już praktycznie 2 dni nie oddał ani stolca, ani moczu. Po prostu umierał już, po prostu cały napompowany już taki, oczy mu już tam wysadzały, cały blady, praktycznie krew nie dopływała już do rąk, no już praktycznie w każdej chwili mógł umrzeć, no tam w pewnym momencie lekarze, którzy tam byli, no powiedzieli mu, że praktycznie traci tutaj swój czas, no i że nie ma to sensu, że tam w ogóle przyszedł po to. On w pewnym momencie też zastanawiał się, czy w ogóle się brać za to, czy to w ogóle ma sens. Mówi, bo jeżeli nic nie zrobię, to moja reputacja nie ucierpi, mówi, ale jeżeli zaryzykuję, a ten pan wtedy umrze, no to wtedy cała reputacja może mieć problemy z tego i tak dalej. Tego chwilę się zastanowił, ale w pewnym momencie rzucił twardo, mówi, no ja biorę odpowiedzialność za niego, powiedział. Mówi, robimy swoje, że tak powiem, mówi, bo wtedy stwierdził po prostu, że jeżeli by tego nie zrobił, to bałby się sam po prostu, sam sobie by robił stracha, dlatego w pewnym momencie ruszył z tym. I co on tutaj zrobił? On zrobił tutaj okłady, zrobił je z 3 ziół, z korzenia glistnika, do tego użył jeszcze ostrzenia polnego, to jest taki rodzaj ostu, można powiedzieć. I użył jeszcze jednego zioła, z którym mam troszeczkę problem, ponieważ nazwał go Primkraut, czyli takie zioło pierwsze, można powiedzieć. I tutaj według mnie to może być albo mniszek, tylko nie wiem, która część, można użyć wszystkich dla pewności, albo pokrzywa, bo to są jedne z takich bardzo szybkich pierwszych ziół i to też ma Primkraut, też znaczy, że jest jedno takie główne zioło, jak gdyby. Czyli dlatego typuję, że to będzie coś z tych 2 ogólnie dostępnych i zrobił tutaj po prostu okłady z tych ziół. Najpierw zrobił taki napar, okłady w okolice nerek. I teraz po 30 minut pojawiło się 0,5 szklanki moczu, no to wtedy już od razu tam siostra szpitalna, no cud, cud. Po godzinie już była szklanka, a po 4 godzinach było między 7 a 8 litrów już moczu oddanego. Pan tam przeżył grubo ponad 80 ileś lat. Po tym zabiegu jeszcze 20 ileś lat tam żył, więcej ponad nawet, także takie działanie mniej więcej miały zioła kiedyś i to nie jest taka fantastyczna opowieść, tylko to była prawdziwa opowieść prawdziwego zielarza z Francji. Także tyle mniej więcej co do tego tematu. I z tymi ziołami można również sobie robić przykładowo moczenie nóg, moczenie rąk, tak i te okłady przez skórę. To wszystko się wchłania, wszystko działa. Można i robić kąpiele, ale jeżeli ktoś się boi wanny, że nie wiem, że może mu się coś stać w tej wannie, zasłabnąć gdzieś sam w domu, można sobie zrobić kąpiele nóg, czyli po prostu do miski z tych ziółek, herbatkę, że tak powiem, zrobić, oczywiście w większej ilości, bo tam w jednej szklance nogi nie zamoczymy i po prostu sobie nogi do tego włożyć tam na jakieś 10, 20, 30 minut. Różnie to można sobie tym posterować, wtedy organizm sam sobie steruje. Zioła również warto zmieniać co 4 tygodnie przynajmniej, żeby się nie przyzwyczaić do tego. Także tyle co do tego tematu. Sorry, że troszeczkę może i się gdzieś tam zacinam, ale jestem mega wypompowany. Praktycznie padam na łeb, na szyję, że tak powiem, ale postanowiłem to zrobić, bo musiałem. Także tyle i pozdrawiam Was.